Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Lukowicz, Polski Kurs Blendera. W tej części kursu zajmiemy się edytorem sekwencji wideo, a konkretnie takim przypadkiem użycia, który zakłada używanie masek, a te maski chcielibyśmy, aby były gradientowe, no i ewentualnie chcielibyśmy te maski zrobić w wygodny sposób. Powiem może, o co chodzi. Mam taki filmik, którego zrzut zrobiłem sobie w postaci obrazka, no i ten obrazek jest wczytany do GIMP-a. Chciałbym ten obrazek, czy ten film w takiej postaci połączyć z obrazkiem, który wygląda w ten sposób, czyli takie niebieskie tło, jakieś tam latające kropy. Po połączeniu tych dwóch obrazków chciałbym otrzymać efekt, który wyglądać powinien mniej więcej tak. Czyli coś takiego powinno się tutaj wydarzyć o w ten sposób. No i oczywiście pytanie, jak to zrobić. Aby takie coś zrobić, potrzebujemy mieć możliwość zamiany tego obrazka w taki obrazek, czyli potrzebujemy możliwości wymaskowania jego obszarów, tak aby stały się całkowicie przezroczyste. Jednakże nie możemy w Blenderze nałożyć bezpośrednio w edytorze sekwencji wideo takiej maski. Musielibyśmy zrobić wcześniej jakiś obrazek. Ten obrazek możemy nawet odtworzyć sobie z tego, który jest tutaj, używając przezroczystości jako maski. W tym celu może pokażę, jak to zrobić. Klikam prawym klawiszem na warstwę z tym obrazkiem. Wybieram sobie dodaj maskę warstwy i wybieram, żeby ta maska warstwy stworzona została z kanału alfa. W tym momencie mam już taką maskę i teraz ją muszę wyświetlić. Widać, że pojawił się tutaj drugi obrazek. Weźmy sobie wyświetlanie i mamy teraz moją maskę. Tak powinna wyglądać. Mogę taki obrazek zapisać jako rysunek i ten rysunek wczytać do edytora sekwencji wideo, ale jest to zupełnie niepotrzebna czynność, ponieważ w samym Blenderze mogę bez żadnego problemu przygotować sobie taką maskę. A co więcej, będzie to maska, którą mogę edytować łącznie z szerokością tego gradientu i z jej kształtem. A więc wróćmy do Blendera i przygotujmy sobie taką scenę. Na początku zostawiam pustą scenę 3D. Nawiasem mówiąc, mam Blendera w wersji deweloperskiej. To jest wersja, która jest bardzo podobna do wersji 2.76. Tutaj jest jeszcze stary numer wersji, ale to nie szkodzi. Mam także tutaj zwinięte menu w tym miejscu, także się nie dziwcie, jeżeli ono jest trochę za małe. Po prostu prawy klawisz, header i można wybrać opcję Collapse menu. W tym momencie ono wraca do starej postaci, ale chciałem mieć troszeczkę mniejsze to menu po to, żeby było widać więcej tych informacji, które są tutaj, a które zasłania mi mój pokazywacz wciśniętych klawiszy. A więc zrobimy tego kolapsa, tak aby się nikt nie niepokoił. I teraz przełączę się do widoku Video Editing. Ten widok jest u mnie już troszeczkę zmodyfikowany. Mam tutaj edytor krzywych F, jest tutaj przeglądarka plików, które można sobie wczytywać elegancko. Oczywiście dodałem także możliwość sterowania rozmiarem renderu i innymi rzeczami. Natomiast chciałbym teraz wczytać ten swój film. Widać także paski z wtyczkami, których na razie nie będę potrzebował. Weźmy sobie może z tych moich presetów tutaj wczytajmy coś takiego, co nazywa się VidScenes. I na przykład weźmy sobie coś takiego, co leży w grupie Unsorted. Pamiętam, że gdzieś tutaj był taki filmik, ale żeby go nie szukać bez sensu po nazwie, mogę sobie w tym przeglądaczu włączyć podglądy tych filmów i teraz je tutaj widzę. O, tutaj jest mój film. Teraz, aby wczytać go do edytora sekwencji wideo, który jest tutaj już otwarty, wystarczy tylko, że złapię za taki film i go położę po prostu w tym miejscu. On się tu wczytuje natychmiast. Tak wygląda mniej więcej cały film, jest bardzo fajny. Taka kula plazmowa się tutaj elegancko wyświetla. No i chcielibyśmy wymaskować tę kulę w taki sposób, aby maska była mniej więcej takim kółkiem tutaj i żeby się rozprzestrzeniała na boki, po to, aby za chwilę przy użyciu tej maski wkleić tutaj jeszcze inny filmik, na przykład taki. Ten również sobie przeniosę tu i wczytam. Coś takiego chciałbym połączyć z tym filmem, który jest pod spodem. Nawiasem mówiąc, mogę teraz przeglądać każdy z tych pasków osobno, bez zmiany kanałów, które tutaj są. Wystarczy tylko, że wezmę mysz i przejadę po takim pasku i wtedy będę widział podgląd danego paska, tego, który akurat pokazałem myszą. Nawet jeżeli myszą wyjadę poza, ale trzymam cały czas wciśniętą, to taki klawisz myszy będzie cały czas pokazywał mi podgląd filmu. OK, więc mam teraz swój podstawowy kanał, który zawiera ten film, który chcę dodać do mojego poprzedniego filmu, o tego, ale oczywiście trzeba go teraz wymaskować. No i powstaje problem, jak to zrobić. Oczywiście mógłbym wczytać obrazek jako kolejną warstwę, później przemnożyć je za sobą i dodać do tego, który jest pod spodem. To byłaby prosta zabawa, ale ja taką maskę chciałbym zrobić w samym Blenderze, bezpośrednio tutaj. W związku z tym nie będę już potrzebował tego edytora, czy też tego okna z wczytywaniem plików, więc sobie je zamknę. A zamiast tego okna, które jest tutaj, które zawiera krzywe, wczytam sobie tak na szybko edytor UV. Shift F10 i jestem już w edytorze UV. Teraz sprawdzimy, czy mam wczytane jakieś paski. Widać, że żadnych tutaj nie ma. W związku z tym będę jeszcze potrzebował na chwilę tego edytora z oknem wczytywania plików, a więc podzielę sobie obszar na pół,
Wezmę sobie File Browser. On gdzieś jest tutaj. I jeszcze raz ten plik będę musiał wczytać. Już nie zrobiłem tego wcześniej i teraz się to na mnie mieści. Potrzebuję jeszcze tylko wybrać odpowiedni katalog, w którym to było. Tutaj mam swoje przygotowane próbki. No i z tych próbek będę musiał wczytać teraz ten sam materiał, ale tym razem zrobię tak, że wczytam ten materiał bezpośrednio do edytora UV i on się tam pokaże. Muszę tylko znaleźć jeszcze raz ten sam katalog. Przepraszam, że tego wcześniej nie zrobiłem, albo po prostu przegapiłem. Przecież tutaj się przyda trochę mniej widzieć na początku. I mamy tak, unsorted i te filmy będą tutaj. Gdzieś tu. Nawiasem mówiąc, te filmy można ściągnąć za darmo z sieci, z Videoblogs na przykład, albo z jakiejś innej strony tego typu. Zdaje mi się, że one się posortowały odwrotnie, więc teraz potrzebuję mieć w zasadzie tylko jeden o ten, po to, żeby zrobić do niego maskę. Czyli ten film potrzebuję mieć w edytorze UV, więc go tu przeciągam. On się od razu wczytał. No i teraz już nie potrzebuję nic więcej. Teraz tak, ponieważ maskę będę rysował, to edytor UV będzie potrzebny mi tylko po to, aby widzieć ten film, natomiast samą maskę mogę oglądać w jej aktualnym stanie, w jej momencie działania już w edytorze UV. Maski można tutaj rysować bardzo prosto, wystarczy tylko zmienić sobie ten widok edytora UV z tego view, który jest teraz ustawiony, na coś takiego jak mask. W tym momencie pojawiają się tutaj narzędzia do malowania masek. Na przykład widać, że jest specjalny guzik New. Ten guzik New powoduje, że mogę dodać nową grupę danych, która będzie zawierała moje maski. Poza tym po wciśnięciu klawisza N widzę także tutaj zestaw typowych dla edytora UV narzędzi, ale jeżeli włączę te dane dla masek, to pojawiają się dodatkowe dwa panele, nawet trzy. Mamy Mask Display, Mask Settings, czyli maska odkąd dokąd ma działać i Mask Layers. I teraz ten Mask Layers to jest właśnie coś takiego, co będzie nam potrzebne. Klikam tutaj w plusik, dodając nową maskę. Mogę ten panel już zamknąć. I teraz taką maskę mogę tu bezpośrednio narysować. Robię tak, że wciskam Ctrl i z lewym klawiszem myszy naciskam w dowolnym miejscu, wstawiając punkt. Ten punkt to jest taki wierzchołek. Powiększę, może by to było lepiej widać. Teraz z klawiszem Ctrl klikam drugi raz, lewym klawiszem, wstawiając kreskę. Później jeszcze jedną kreskę. I jeszcze jedną. Tego typu kliknięcia działają podobnie jak w trybie edycji, tam gdzie dodawało się poszczególne krawędzie mesza. Natomiast tutaj dodaję punkty, które będą określały mi granice maski. Ta maska jest teraz oczywiście niedokończona. Należałoby uczynić ją cykliczną. W tym celu mogę nacisnąć Alt-C. Maska wtedy się zamyka i mamy zamkniętą maskę cykliczną. Oczywiście, jeżeli zapomnimy tego skrótu, można zawsze wejść do tego panelu i tu, gdzie jest Active Spline, można nacisnąć Cyclic. To, co teraz chciałbym zrobić, to zaznaczę przede wszystkim przez klawisz A wszystkie wierzchołki, które są w tej masce, a potem nacisnę klawisz V, aby zmienić ich rodzaj uchwytu i wystarczy mi tutaj uchwyt typu auto. To powoduje, że maska natychmiast się robi okrągła. Mogę ją teraz przeskalować i proszę zobaczyć, że ona już sama z siebie nawet pasuje prawie, że dokładnie do tej kulki. Mogę oczywiście ją tutaj ładnie poustawiać, zaznaczając przez kliknięcie prawym klawiszem, a później przez przeciągnięcie za pomocą wciśniętego klawisza G, który włącza tryb grab dla takiego uchwytu. Oczywiście mogę te uchwyty również obracać, ale wtedy muszę zaznaczyć oba przynajmniej. I pokazuję to w edytorze UV dlatego, że moglibyśmy to robić również, tak jak w innym tutorialu na temat masek pokazałem, moglibyśmy to robić w edytorze Movie Clip Editor. Ale z jakiegoś powodu w tym edytorze filmy po wczytaniu i po zrobieniu maski nie pozwalały na skalowanie tej maski, nie można też w ogóle jej obrócić. W związku z tym stwierdziłem, że nie będę pokazywał tego narzędzia, zrobimy to po prostu w UV Image Editorze. Tym bardziej, że on ma dodaną tą funkcjonalność masek i można z niej spokojnie korzystać. Jest to też w jakiś sposób troszeczkę lżejszy interfejs. Ok, więc teraz mam już taką maskę zrobioną. Gdybym chciał taką maskę zobaczyć w edytorze UV, żeby wiedzieć dokładnie jak ona działa, to miałbym na to dwa sposoby. Pierwszy sposób to dodać taką maskę bezpośrednio do paska, na który ta maska ma działać. Można to zrobić dodając tak zwany modyfikator do paska. Przewinę teraz panel z ustawieniami. Na samym dole są modyfikatory. Mogę rozwinąć je i dodać tutaj maskę. Maska może pochodzić z bezpośrednio wstawionego paska tutaj i wtedy wystarczy opcja strip, ale mogę także nacisnąć na guzik mask i wybrać tę maskę, którą mam ustawioną tu w tym edytorze. Ta maska nazywa się obecnie mask. A więc wybieram ją
i od razu widzę efekt działania tej maski. Jest to jednak gorszy sposób, ponieważ w tym momencie działa to na mój pasek, a ja ten pasek będę chciał za chwilkę dodać do tego mojego dolnego paska, a więc w tym miejscu na przykład chciałbym je ze sobą zsumować. Jeżeli zrobię sumę takich dwóch pasków, na przykład temu paskowi dodam jeszcze opcję tutaj ADD, to w tym momencie widzimy, że niestety, ale całość się pojawia, a ja tej właśnie pozostałości tutaj w tych obszarach nie chcę. W związku z tym nie będę z tego korzystał. Na razie niech to będzie ustawione tak jak było i usunę tę maskę stąd. Natomiast maska, która tutaj jest, powinna być dodana inaczej. Tę maskę mogę dodać poprzez normalnie Shift A i wybranie maski z menu. Jeżeli takie coś zrobię, to moja maska jest teraz zwykłym paskiem, niczym nadzwyczajnym. Jak widać, działa na całej długości, jak zwykły obrazek statyczny, przedłużyła się, mimo tego, że tutaj miała w ustawieniach maski zasięg tylko do 100. Mogę zawsze to zwiększyć troszeczkę, wtedy trzeba dać refresh sequencer i ona powinna być już troszeczkę jakby poprawiona, ale to się przydaje wtedy, kiedy maska się powinna ruszać. W tym momencie nie ma to żadnego znaczenia. Tak czy inaczej, jest tutaj ta maska. Teraz mogę tę maskę przemnożyć przez mój pasek za pomocą efektu, który nazywa się Multiply. I teraz widzimy, że ta maska została prawidłowo wycięta. Teraz wynik tego mnożenia mogę dodać do mojego pierwszego filmu, który tutaj jest, a więc zaznaczam oba te paski, Shift A i je dodaję do siebie, uzyskując elegancki efekt. O taki efekt mi właśnie chodzi. Z tym, że chciałbym, aby ta maska była trochę rozmyta, a więc to, co mam tutaj, nie może być takim ostrym kółkiem. I gdybym chciał takie kółko rozmyć, to oczywiście jest na to bardzo prosty sposób związany z samą edycją tej maski. Aby to zrobić, wystarczy tylko, że zaznaczę wszystkie te punkty, a następnie nacisnę klawisze Alt-S. Alt-S pozwala wstawić coś takiego jak specjalną przestrzeń ograniczającą pewne rozmycie tej maski. Jeżeli zrobię coś takiego, to teraz po refresh sequencer widzę, że moja maska stała się już troszeczkę bardziej rozmyta. Może ukryję na początku te dwa paski stąd, aby ją było widać bezpośrednio. Ten tutorial w zasadzie jest prosty i chciałem tylko pokazać go dlatego, żeby uzmysłowić niektórym naszym użytkownikom, że edycja tych masek nie jest wcale taka skomplikowana, jak mogłaby się wydawać. Mogę w każdym momencie przesunąć tę maskę, dać refresh sequencer i od razu widzę te zmiany uaktualnione w edytorze sekwencji wideo. Więc mając takie dwa okna, jedno na drugim lub jedno obok drugiego, bez problemu mogę sobie ogarnąć maskę. Zrobię tutaj jeszcze większe skalowanie, aby maska była trochę bardziej rozmyta w ten sposób, może nawet jeszcze więcej pociągnę. O tak, już byłoby ok. A samą maskę teraz pomniejszę, aby miała mniej więcej taką postać. I jeszcze ją trochę przez Alt-S rozskaluję. Tak to wygląda teraz. Oczywiście taka maska może dostać również od nas dodatkowe filtry, które można na nią nałożyć, zupełnie tak samo jak na każdy inny pasek. A więc mogę dodać tutaj coś takiego jak na przykład krzywe. I dzięki tym krzywym mogę podnieść kontrast takiej masce, na przykład w ten sposób, albo go obniżyć, spowodując, że ona będzie całkiem malutka. Zobaczmy, jakby to teraz wyglądało, gdybym odsłonił te paski. No, widać, że jest tutaj w środku jakaś mała kuleczka i nic więcej. A więc w ten sposób mogę pracować z moją maską i ją powiększać, sterując jej wyglądem. Tak to może wyglądać. I to jest w zasadzie wszystko, co można było zrobić. W ten prosty sposób w edytorze UV wykonaliśmy maskę. Taką maskę nałożyliśmy na warstwy za pomocą edytora sekwencji wideo. My teraz widzimy efekt tego nałożenia. Aby ten efekt był jeszcze silniejszy, mogę skopiować tą warstwę ADD i na przykład dodać ją do poprzedniego wyniku. Proszę też zauważyć, że ta warstwa, która jest tutaj, ta, którą teraz podświetlam, to jest warstwa, która ma ustawiony tryb Replace, a więc ona powoduje, że wszystkie te poniższe paski stają się niewidoczne, są całkowicie zastąpione, nawet jeżeli kliknę tutaj, no tutaj to już paska nie ma, więc nawet jeżeli tu kliknę, chciałem powiedzieć, to nie będzie widać, ale widać je niestety, bo nie ma ich już co zastępować. Tak czy inaczej, jeżeli ten pasek ma zastępować cały spust, to niczym się nie będzie różnił od tego, który jest pod nim, bo skopiowałem go po prostu. Ale zamiast tego mogę dać tutaj ADD, wtedy zwiększa ten efekt w znaczny sposób, no, prześcigając ten, podbijając może trochę nawet za mocno tę kulę, ale dzięki temu wygląda całkiem spoko. Mogę także zmniejszyć przezroczystość tego ostatniego paska, tak aby nie było to aż tak mocno przejaskrawione, aż tak mocno wypalone, ale tak czy inaczej jest to już efekt osiągnięty, a maska została nałożona w prosty sposób w edytorze UV. No i to właśnie chciałem pokazać. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.